Fundacja Niezła Sztuka przedstawia opowieść Joanny Jaśkiewicz. Olga Boznańska. O sobie samej. Czyta Danuta Stenka. Urodziłam się 15 kwietnia 1865 roku w Krakowie. Moja matka, Eugenia Mondon, była francuską i do Polski przyjechała jako guwernantka. Ale muszę zaznaczyć, że była nauczycielką z dyplomem. Ojciec, Adam Nowina Boznański, był z kolei cenionym inżynierem, absolwentem Wiedeńskiej Politechniki. 3 lata po mnie na świat przyszła moja siostra Iza. Mieszkaliśmy w domu przy ulicy Wolskiej. Jak większość dziewcząt uczyłyśmy się z Izą w domu, a naszą nauczycielką była mama, mająca przygotowanie i pewne doświadczenie pedagogiczne. Dobrze poznałyśmy przede wszystkim języki obce, niemiecki i angielski, bo francuskiego używałyśmy w codziennych rozmowach. Matka sporą wagę przywiązywała do kształcenia naszych zdolności artystycznych. Szybko okazało się, że Iza ma słuch muzyczny, a ja talent do rysunku. Do kredek rwałam się już jako 6-letnia smarkula. W 1878 roku wraz z rodzicami wyjechaliśmy do Paryża, gdzie zwiedziliśmy wystawę światową. A w 1881 udaliśmy się do Wiednia, żeby odwiedzić wujaszka. To była prawdziwa rozkosz. Zobaczonych tam obrazów Diego Velázqueza nigdy nie zapomnę. Po kilku latach rysowania pod okiem mamy dostałyśmy z Izą nauczycieli. Józefa Siedleckiego i Kazimierza Pochwalskiego. Pod ich kierunkiem kopiowałyśmy reprodukcje obrazów. Ja uczęszczałam również na naukę do pracowni Antoniego Piotrowskiego. Następnie przyszedł czas na Wydział Artystyczny Wyższych Kursów dla Kobiet Adriana Baranieckiego, gdzie malarstwa uczył mnie Hipolit Lipiński. Była to jedna z niewielu szkół artystycznych przyjmujących wówczas kobiety. Na lekcjach rysowałyśmy na ogół gipsowe figury, rzadko żywego modela. I szczerze mówiąc, patrząc z perspektywy czasu, cała ta nauka nic nie była warta. Ale za to wielki wpływ na mnie mieli nauczyciele historii sztuki, którzy otworzyli mi oczy na świat. Marian Sokołowski i Konstanty Maria Górski. Malowałam wytrwale pejzaże, pierwsze portrety, i miałam nadzieję, że uda mi się rozpocząć studia z prawdziwego zdarzenia. Chociaż nieczęsto bywałam poza domem i nie nawiązywałam wielu znajomości, to przyjaźnie z tamtego okresu z Julią Gradomską, Ireną Serdą czy Joanną Seifman przetrwały wiele lat. Rodzice bardzo troszczyli się o mnie i o Izę. Dbali, abyśmy rozwijały nasze zdolności. A w końcu XIX wieku nie było to wcale takie oczywiste. I mało która kobieta mogła marzyć o kontynuowaniu nauki. Tym większe było moje szczęście, gdy w wieku 21 lat wyjechałam zupełnie sama na studia do Monachium.